Modernizacja linii kolejowych bez udziału Malborka jest bardzo ciężka. Malbork staje się powoli takim centrum przesiadkowym dla wielu mieszkańców. Właśnie w Malborku spotyka się wiele linii kolejowych, z których korzystają mieszkańcy całego regionu. Już niedługo, bo już jesienią 2019 roku zostanie zakończona modernizacja linii 207. I właśnie dzisiaj w Malborku w Urzędzie Miasta została podpisana umowa, która umożliwi modernizację tego odcinka. Modernizacja właśnie tej linii ma spowodować, że pasażerowie będą podróżowali w większym komforcie, w większym bezpieczeństwie, co ważne. A także czas podróży zostanie skrócony nawet o 13 minut. To także pozwoli na to, aby do Malborka przyciągnąć większą liczbę turystów. Co ważne dla także Malborczyków, to, że dostępność do miast w sąsiednim województwie, w sąsiednich powiatach będzie dużo bardziej atrakcyjna. To miejmy nadzieję doprowadzi do zwiększenia liczby połączeń kolejowych, co w rezultacie pozwoli nam na szerszą ofertę pracy, żeby znajdować tą pracę nie tylko w Malborku i w Tczewie, ale także pójść w kierunku Kwidzyna, Grudziądza, czy nawet Torunia. Teraz Malbork, Gardeja i dalej do Grudziądza i do Torunia. No myślę, że kolejne inwestycje to będzie Gdynia, Kościerzyna, Bydgoszcz, Gdynia, Słupsk, tak? Dostęp do portów w Gdańsku i w Gdyni, poprawa dostępności, to wszystko mówię o inwestycjach kolejowych. To będzie poprawa komfortu dla podróżnych, nowe wiaty, dojścia do peronów, ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. To wszystko powoduje, że tak naprawdę za 2,5 roku, bo już na jesieni w roku 2019 będziemy mogli powiedzieć, jeździmy bezpiecznie, wygodniej, szybciej. Łatwo tu już przyjechać i łatwo stąd pojechać dalej, więc myślę, że to bardzo dobra informacja również, że kolejny kierunek, tym razem południowy, zostanie otwarty i udrożniony dla ruchu i turystycznego, i dla ruchu mieszkańców w różnych kierunkach. To realizują firmy, które są sprawdzone, także duże prawdopodobieństwo, że zostanie to wszystko zrealizowane w terminowo, bezproblemowo, no bo zawsze dla wykonawcy to jest też problem, ale i dla zlecającego, żeby w terminie i bez problemów została zrealizowana inwestycja. Myślę, że wykonawcy gwarantują terminowość i prawidłowe zrealizowanie całej umowy. Tu my robimy duży skok, bo generalnie w Polsce przez dziesięciolecia ta prędkość na liniach lokalnych była określana na poziomie 70-80 km na godzinę. Teraz mówimy, ten minimalny parametr to jest 120. Dzisiaj ci, którzy przyjechali tu pociągami, nie spóźnili się na rozpoczęcie, na podpisanie umowy, a ci, którzy jechali samochodami, musieliśmy na nich czekać. Minister Smoliński wybrał pociąg i był tutaj pierwszy. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.